Cześć, witaj! W tym odcinku pokażę Ci, jak zrobić overlay w Photoshopie. A więc zaczynajmy! Na początku tworzymy sobie nowy plik, ustawiamy szerokość na 1920, wysokość na 1080 i zawartość tła przeźroczysta. Następnie wybieramy narzędzie pióro, klikamy na nie prawym przyciskiem myszy i dajemy pióro krzywist. Ok, tworzymy nasz pierwszy kształt, ale pamiętajcie, żeby zrobić taki kąt, ostry kształt, albo narożnik, jak zwał tak zwał, to musimy przytrzymać Alt. Zamykamy nasze pole, klikamy prawym przyciskiem myszy i dajemy wypełnić ścieżkę. Klikamy OK i mamy już nasze pierwsze okienko. To będzie na subskrypcję. Następnie tworzymy nową warstwę i na nowej warstwie też tworzymy kolejny kształt, to już na przykład będzie na top bądź last donate. Tworzymy sobie podobne, żeby pasowało. Możecie również podoczać się za poradnikiem. No chyba, że wolicie mieć jakieś wyróżniające się i swoje kształty. Ja tutaj sobie wszystko poukładam tak, jakbym chciał mieć. Kiedy już to mamy, zdradzę Wam jeszcze jeden sekret, jak możecie swój własny kształt uformować. Klikamy na klawiaturze Ctrl plus T i wtedy nam się ukaże okienko na górze. Kliknijcie, jak widzicie, na materiale i w ten sposób możecie w dowolny kształt sobie wygiąć to wszystko, jak chcecie. Następnie biorę sobie partikle. Jeżeli nie wiecie, co to jest taki pyłeczek, jakby Wam to powiedzieć. Możecie sobie w Google wpisać particle i jakiś kolor i wtedy możecie stamtąd sobie to pobrać. A więc ja to daję na samą górę moich warstw. Teraz biorę różdżkę i z shiftem zaznaczam każde nasze okienko. Na suby i na last i top donate. Następnie klikam warstwę z particles i wtedy klikam Ctrl-C. Następnie Ctrl-V i wtedy nam się wyciął nasz kształt naszych okienek tych wszystkich. I sobie zrobimy tu taki mały efekcik, czyli na przykład zmieńmy to na ekran, myślę, że tak będzie ok, i krycie zmniejszmy na jakieś małe, żeby to aż tak nie rzucało się w oczy. Ok, ja sobie 42% ustawię. Teraz zajmiemy się lekką ozdobą naszych wszystkich okienek. W moim przypadku biorę sobie pole tekstowe i dam znaczek dolara. Ustawię go sobie na końcówkach naszych dwóch poniższych okienek. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Kiedy już sobie uformuję to jak chcę, wtedy wkraczają paczki do Photoshopa. Ja sobie wybrałem kolor zielony, więc klikam prawym i daję kopiuj styl warstwy. Następnie wklejam to do naszego dolara, klikając prawym i wklej styl warstwy. Później klikam dwa razy na warstwę z naszym dolarem i wtedy wyświetla mi się panel sterowania wszystkimi efektami. Możemy rozwinąć sobie wszystkie opcje, jak widzicie. O, tak to się robi. I teraz możemy się pobawić, więc dajcie mi chwilę, ja se poustawiam, jakbym to chciał. A więc skończyłem i skopiowałem sobie to samo, tylko na dół. Następnie zostało nam okienko z subami, myślę, że coś tu też dodamy i mi na pomysł wpadła taka jakaś tam błyskawica. Więc używamy naszego pióra krzywiz, przytrzymując Alt rysujemy sobie kształt błyskawicy. Kiedy to mamy, oczywiście klikamy wypełnić ścieżkę i mamy już jakiś tam znaczek. Możemy sobie go popoprawiać, czemu nie, oraz wkleić na niego styl warstwy, taki jak jest na dolarach, czyli prawy przycisk myszy na tego dolara, klikamy kopiuj styl warstwy i wklejamy sobie go na naszego pioruna, jak wcześniej pokazywałem. I zajmiemy się ozdabianiem naszych tutaj rameczek. A więc klikamy dwa razy na warstwę jednej z nich i ponownie otwiera nam się menu, w którym wszystko będzie się działo. Więc pozwólcie, że teraz się pobawię, dodam jakieś blaski zewnętrzne, będziecie mieli to wszystko pokazane, jak chcecie, to sobie przeklikacie wszystkie ustawienia. Już to skończymy, możemy skopiować je i wkleić do innych okienek. No i już powoli kończymy, zostały nam tylko napisy,
które musimy dodać, żeby było wiadomo, gdzie co jest. Ponownie będziemy bawić się efektami. Wystarczy skopiować i wkleić na tekst, tak jak nasze emotki. Na koniec zostawiłem ramkę. Ramka jest tylko na kamerkę, więc jeżeli nie macie kamerki, nie musicie jej robić. A więc klikamy w narzędzie kształt, wybieramy prawym przyciskiem myszy prostokąt. Klikamy w lewy górny róg naszego całego tła i przeciągamy do prawego, żeby mieć odpowiednie wymiary kamerki. Wyłączamy wypełnienie i włączamy obrys. Sobie go możemy pogrubić i myślę, że będzie odpowiednio. Następnie przytrzymując Shift zmniejszamy go sobie do rozmiarów, jakich chcemy. Ja nie lubię mieć za duże, więc sobie zmniejszę to tak jak mi będzie pasować. I tutaj w grę ponownie wkracza kopiowanie efektu oraz wklejanie go dalej, więc zróbmy to. I tutaj wam dodam taki, jakby to powiedzieć, efekt 3D, można tak to nazwać, że ta ramka nie wygląda, jakby była wypukła. I mamy tego tutaj różne opcje, więc polecam ich użyć. Będzie to wyglądać tak, jak teraz widzicie na filmiku. Czyli będzie po prawej stronie nasz sub, top donate, last donate oraz kamerka. I to tyle. Nie było trudno. Co? A więc ja bardzo dziękuję za oglądanie. Myślę, że pomogłem tobie upiększyć twojego live'a oraz go ułożyć. Można tak to nazwać. Nie zapomnij dać łapeczki w górę oraz subika, aby być na bieżąco. Ja się z wami żegnam. Cześć!